Szanowni Państwo, codziennie notujemy w Polsce po kilkaset nowych zachorowań. Dziesiątki tysięcy ludzi przebywają w dalszym ciągu na przymusowej kwarantannie. Wiele żłobków, wiele przedszkoli pozostaje zamkniętych albo po prostu działa w ograniczonym zakresie. A co w tym czasie robi rząd PiS? Zapowiada, że nie przedłuży możliwości pobierania zasiłku opiekuńczego dla rodziców. Tak, szanowni państwo, ten zasiłek będzie można pobierać tylko do dnia wyborów, tylko do 12 lipca. I tak dzisiaj zapowiedziała minister pracy w obecnym rządzie. Po wyborach Andrzej Duda i rząd PiS mają w nosie wyborców. Tak wygląda po prostu rzeczywistość. I szanowni państwo, my wszyscy mamy wrażenie, że ta zasada działania rządu PiS, byle do wyborów, dotyczy wszystkich działań i wszystkich obietnic Andrzeja Dudy i pisowskiego rządu. Jeśli ktoś dzisiaj pracuje w budżetówce, to powinien po prostu bać się wygranej Andrzeja Dudy, bo zaraz po wyborach może okazać się, że zostanie wyrzucony z pracy. Przecież to właśnie ten rząd uchwalił przepisy umożliwiające wyrzucanie ludzi z pracy w jednej z tarcz kryzysowych. To było jedno z tych postanowień. Dlatego dzisiaj pytamy, ilu ludzi Andrzej Duda i PiS chcieliby wyrzucić z pracy, jeśli Duda wygrałby wybory? Jakie podatki Andrzej Duda i PiS chcieliby podnieść po wyborach? Jak wielki musi być kryzys finansów państwa, skoro władza nie wywiązuje się z obowiązku informowania o stanie budżetów? I szanowni państwo, jeśli niedzielne wybory wygra Andrzej Duda, to jedynym programem, jaki ta władza ma do zaproponowania Polkom i Polakom, będzie bieda i bezrobocie. Szanowni państwo, pewna bezczelność osiąga już swoje sufity. Pani minister Maląg zapowiada, dzisiaj rano się dowiadujemy, że zasiłku dla rodziców dzieci, zasiłku, który pozwalał im zająć się dziećmi wtedy, kiedy z różnych powodów nie chcą lub nie mogą skorzystać ze żłobka czy przedszkola, nie będzie. Kiedy grzeją się telefony w ministerstwie, kiedy rodzice zbulwersowani, zdenerwowani próbują się dowiedzieć, co dalej, kiedy pracodawcy zaczynają się zastanawiać, czy naprawdę wiedzą, w jakiej rzeczywistości obudzą się w niedzielę, co będzie dalej, pani minister wprowadza jeszcze większy chaos i bałagan, czyli to, na czym zna się najlepiej, czyli zapowiada, nie, zasiłki być może jeszcze będą 2 tygodnie. Czyli może 2 tygodnie przed wyborach. No co to w ogóle znaczy? Co to jest za gospodarowanie państwem, kiedy ludzie nie mają stabilnej informacji o tym, co dalej? Jak mają dziś odnaleźć się w rzeczywistości proponowanej przez PiS rodzice malutkich dzieci? Tyle mówią o dbaniu o dzieci i o rodziny, a narażają rodziców małych dzieci na przykład na zwolnienia w pracy, bo pracodawca też musi wiedzieć, czy i kiedy pracownik wróci do pracy, czy korzysta z zasiłku, czy może weźmie jakiś urlop i świadczenie. Nadchodzi bezrobocie. Widać pogarszające się wskaźniki koniunktury wszędzie na całym świecie. Są zapowiedzi wyraźne, zaszyte, o czym mówiła pani posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, chociażby w tarczy czwartej, o łatwiejszym zwolnianiu pracowników. Już wiemy, że idą zwolnienia w locie. Już zapowiadają zwolnienia w różnego rodzaju instytucjach, ograniczenia. Oczywiście one nie dotyczą ministrów i wiceministrów. Natomiast dzisiaj wysłali sygnał pani Maląg, rząd Prawa i Sprawiedliwości, do pracodawców, że być może wrócą pracownicy, być może nie. Wysłali do rodziców, że nie wiadomo, co z nimi będzie. Ale przede wszystkim wysłali do nas wszystkich sygnał, że z budżetem państwa jest fatalnie. Że prawdopodobnie i to świadczenie i wiele innych będzie likwidowane. No to pytamy, co z 500+? Kiedy rząd PiS zamierza zlikwidować lub ograniczyć 500+? Czy też po wyborach, czy może 2 tygodnie po wyborach? Jakie są plany dotyczące 13 i 14 emerytury, skoro okazuje się, że zasiłki też są pod znakiem zapytania? Zasiłki dla grupy, o której PiS mówi, że podlega szczególnej ochronie, czyli rodziny z małymi dziećmi. Co z innymi świadczeniami, tak szumnie obiecywanymi przez PiS? Co z dbałością o osoby z niepełnosprawnościami, które przez ten chaos, pani minister, znowu ucierpią, ponieważ to ich rodzice też będą zagrożeni na rynku pracy?
To jest po prostu chucpa wyborcza. Nie można rządzić państwem tak, że stawia się ludzi w sytuacji niestabilności i że zapowiada się w ukryty sposób prawdopodobnie likwidację części obiecanych im świadczeń, szczególnie teraz, szczególnie w czasie pandemii. Domagamy się natychmiastowych informacji od rządu o stanie finansów publicznych i o planach co do strategicznych programów społecznych oraz co do informacji, co się wydarzy po 12 lipca z tymi zasiłkami w perspektywie nie tygodnia, dwóch, w perspektywie 3 miesięcy. Oczekujemy tych odpowiedzi natychmiast od pani minister, oczekujemy odpowiedzi wiążącej, oczekujemy odpowiedzi, którą potwierdzi pan premier, jeżeli znajdzie czas w czasie swojej działalności kampanijnej, bo nie może być tak, że rodziny zostawiane są na zwyczajnie niepewność, a w przyszłości biedę i wykluczenie. Dziękujemy. Witam TVN24. Chciałem zapytać o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w sprawie tych majowych nieodbytych wyborów. Ona zgodnie z obwieszczeniem NIK-u się rozpoczęła. Czego się panie spodziewają? To znaczy, czy Prawo i Sprawiedliwość, jak sugerują niektórzy, będzie próbowało wpływać na pracę kontrolerów i na ewentualny raport? Może jest jakaś umowa z Marianem Banasiem, a może rzeczywiście poznamy koszty i odpowiedzialnych? Panie redaktorze, od wielu lat obserwujemy, że każda instytucja, która w jakiś sposób jest skolonizowana przez polityków PiS-u, przestaje wypełniać swoje funkcje, zwłaszcza funkcje kontrolne wobec rządu. Niewątpliwie, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, mieliśmy do czynienia z bardzo wieloma informacjami dotyczącymi afer z udziałem prominentnych polityków PiS-u. Jest to między innymi afera, o której pan wspomina, afera wydatkowania bez podstawy prawnej 70 milionów złotych na wybory, o których wszyscy wiedzieliśmy, że nie ma możliwości ani podstaw prawnych, aby się odbyły. Ale takich afer jest więcej. Jest to afera Szumowskiego, związana z trefnymi maseczkami zamawianymi od kolegi instruktora narciarstwa. Jest to afera dotycząca 200 milionów wydatkowanych na respiratory, które nie zjawiły się w znaczącej części w Polsce. To, co rzeczywiście w tej sprawie przeraża, to kompletna bezkarność osób zamieszanych w te afery. Nie ma żadnych działań ze strony prokuratury, nikt nie został zatrzymany w żadnej z tych afer, nikt nie został przesłuchany w żadnej z tej afer, nikomu nie postawiono zarzutów żadnej z tych afer. Dlatego te działania Naczelnej Izby Kontroli przyjmujemy z satysfakcją, ale potrzebujemy i oczekujemy konkretnych działań. Będziemy na pewno przyglądali się dalszym działaniom Naczelnej Izby Kontroli. A pani poseł się spodziewa jakichś ciekawych rezultatów tej pracy? No, mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie udowodnione to, co wszyscy wiemy, czyli niegospodarne działania pana Sasina, ale również premiera Morawieckiego. Szczególnie istotny jest pan Sasin, ponieważ po wygranej Rafała Trzaskowskiego chodzą słuchy, że miał być komisarzem w Warszawie, a tak źle Warszawie chyba nikt nie życzy. Dzień dobry, Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza. Pani posłanki, pytanie dotyczy Poczty Polskiej i roznoszenia ulotek Andrzeja Dudy, które szkalują Rafała Trzaskowskiego. Spółka twierdzi, że jest to normalna, komercyjna usługa. A jak pani się na to zapatruje? Przede wszystkim te ulotki są bulwersujące i kłamliwe. I dostajemy masę sygnałów, które spływają z całej Polski, oburzonych ludzi tym, że Poczta Polska jest używana do takiej manipulacji i propagandy politycznej. I tak, można powiedzieć, że wolny rynek wszystkiemu wolno, tylko instytucje publiczne, tak jak media publiczne, tak jak Poczta Polska, powinny stać na straży pewnych zasad współżycia społecznego. Tutaj rozumiem, że Poczta Polska jako kolejna instytucja publiczna wprost włącza się w kampanię. Bardzo będziemy też ciekawi zobaczyć, kto to sfinansował, te ulotki, za ile i za ile Poczta Polska je dystrybuuje. Natomiast powoli kolejna instytucja z hukiem przez PiS traci wiarygodność i traci zaufanie społeczne. Znaczy nie po raz pierwszy widzimy, że Poczta Polska jest zaprzęgnięta w różnego rodzaju działania, które służą obecnej ekipie rządzącej. Oczywiście słyszeliśmy tłumaczenia przedstawicieli Poczty Polskiej, że jest to zwyczajna komercyjna usługa, jednak kosztów tych działań nie chcieli podać, mówiąc, że jest to tajemnica handlowa, tajemnica przedsiębiorstwa. Z tym, że jednak każde działania Komitetu Wyborczego są działaniami jawnymi. Oczekujemy, że i także kwota, za którą została zrealizowana ta usługa przez Pocztę Polską, będzie ujawniona. I jesteśmy ciekawi,
czy ta kwota będzie odpowiadała cenom rynkowym, czy nie została zrealizowana po zaniżonych kosztach, ale rzeczywiście jest to bulwersujące, że ludzie bardzo często odnajdują swoje pakiety wyborcze, a w zawinięty pakiet wyborczy wetknięta jest ulotka wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy. I czy docierają do Państwa takie sygnały z zagranicy, że niektórzy nie otrzymali jeszcze pakietów wyborczych, prawdopodobnie już nie będą mogli ich odesłać? Jeszcze wczoraj otrzymywaliśmy takie sygnały. Teoretycznie konsulaty twierdziły, że tym razem wysłały znacznie wcześniej, czyli podobno w piątek, natomiast część osób tych pakietów nadal nie otrzymała. Ciężko jest się dodzwonić do konsulatów. W przypadku niektórych jest to wręcz niemożliwe, bo też podejmowałam takie interwencje poselskie, ale nie ma się po prostu nie odbierają telefonów. To jest jeden z elementów wskazujących, że zagrożona jest procedura wyborcza. Bardzo będziemy się temu uważnie przyglądać. We wszystkich komisjach zagranicznych mamy albo członków komisji z naszego komitetu, albo mężów żony zaufania, ale też wielki apel, żeby wszędzie w kraju, przy wyborach korespondencyjnych, przy komisjach byli mężowie i żony zaufania. Także prosimy wszystkich o zgłaszanie się, bo mogą skręcić 10 tysięcy głosów, 100 tysięcy głosów, tym bardziej, że to będzie wąska różnica wygranych, jak wszystko wskazuje, kandydaci idą łeb w łeb. Natomiast to pilnowanie będzie konieczne, bo sygnały z pierwszej tury wskazywały na działania niezgodne z prawem, niezgodne z dobrym obyczajem liczenia w komisji, stąd mężowie zaufania są konieczni, żeby patrzeć, czy PiS nie sfałszuje wyborów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.